Późnym rankiem dotarliśmy do południowej części jeziora. Niedaleko miejscowości Pekon wynajęliśmy łódź i ruszyliśmy poznawać to niesamowite miejsce. Jest to jezioro słodkowodne w dystrykcie Tangui, w stanie Shan. Znajduje się 800 metrów nad poziomem morza, więc jest tu chłodniej. A to miła odmiana i ucieczka od południowej spiekoty. To niezwykle malownicze miejsce jest bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym. Można tu spotkać Shanów, Pao, Kaya, Danu, Danao, Tangio. A najliczniejszą grupą są Itha, którzy znani są z charakterystycznej metody wiosłowania jedną nogą. Po krótkim, ale dobitnym instruktażu odnośnie rodzimych gatunków węży i o tym, abym uważał pod nogi, dostałem zezwolenie na wejście do kompleksu, aby z bliska przyjrzeć się tym 500-letnim pagodom. Samkar lub Samkar. Teraz to mała, odległa wioska położona na południowym krańcu jeziora. Lecz niegdyś była to stolica Królestwa Shan, wybudowana w XV wieku. Panujący tutaj król był zagorzałym wyznawcą Buddy i w tej części jeziora wybudował ogromną ilość stóp. Niestety, w porze deszczowej, gdy jezioro się podnosi, stópy zostają zalane, dlatego niewiele ich już zostało, ale te, które przetrwały, robią surrealistyczne wrażenie. Chwilę później dopłynęliśmy do świątyni Tanaung Beta Paya lub po prostu Tar Kaung. Jest tu bardzo spokojnie, ponieważ niewielu turystów tutaj dociera, a miejsce to nazywane jest najbardziej skrywaną tajemnicą jeziora. Do świątyni wchodzi się z łodzi poprzez dużą bramę między dwoma Chin Te, następnie długim, szerokim korytarzem do góry. Będąc w takim miejscu, należy oddać stosowny szacunek Buddzie. Do tego służą misternie wykonane z 24-karatowego złota płatki, którymi okleja się posąg Buddy. Ten kompleks świątynny pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. W przeciwieństwie do poprzedniego, ten został całkowicie odbudowany z datków. Sztukę budowy figur Buddy w stylu Shan można rozpoznać po szeroko rozstawionych oczach oraz równolegle ułożonych i połączonych stopach. Znajduje się tutaj ponad 200 stóp odbudowanych w stylu Shan i Pao, z pięknie wykonanymi z niezwykłą precyzją i pietyzmem zdobieniami. A my płyniemy do następnego punktu naszej wycieczki, a mianowicie wiosek rzemieślniczych, których rzemiosło praktykowane od setek lat niestety już zanika.
Na jeziorze i wokół niego znajduje się wiele wiosek, w których do dziś praktykuje się rzemiosła, które w reszcie świata, a przynajmniej w Europie, powoli już zanikają. Odwiedziliśmy wioskę Nant Boch, w której od dziesiątek lat wykonuje się gniane naczynia. Czas tutaj jakby zatrzymał się dawno temu, a my pojawiliśmy się z innej rzeczywistości i możemy podziwiać umiejętności i kunszt rzemieślników. W pierwszym warsztacie zaczyna się proces powstawania takiego naczynia. Młode dziewczyny mieszają i ugniatają glinę, aby osiągnęła odpowiednią konsystencję do dalszej obróbki. Następnie dzielą je na odpowiednie porcje, które trafiają do następnego warsztatu. Spacerując po wiosce, wszędzie dostrzegamy rozmaite naczynia o różnych kształtach i pojemności, suszące się na słońcu. Następnie trafiamy do warsztatu, gdzie starsza pani na specjalnym kole garcarskim, który napędzany jest siłą stopy, a dokładnie palców, a jeszcze dokładniej mówiąc, kręci tym kołem dużym palcem u nogi. I z wcześniej przygotowanej porcji gliny warstwa po warstwie układa i formuje naczynie. Proces ten jest długotrwały i można spokojnie powiedzieć, że wymaga lat, doświadczenia i wielkiego kunsztu. Ostatnim etapem produkcji naczyń jest wypalenie. Do tego celu służy wcześniej wykopana dziura w ziemi, w której na dnie rozpala się ognisko, układa się tam naczynia, a następnie przykrywa liśćmi palmowymi. I tak w prowizorycznym piecu przez kilkanaście godzin naczynia sobie twardnieją. Niedługo potem dotarliśmy do niewielkiej wioski na Palach, w której wykonuje się nici z włókien łodygi lotosu. Z nici tych powstaje materiał, z którego szyje się longi, czyli tradycyjne birmańskie stroje oraz inne piękne ubrania. Na początku pani delikatnie uwijając zmiękcza łodygę, aby następnie wyciągnąć z niej włókna. Może i wygląda to na niezbyt skomplikowane zajęcie, ale wymaga to sprawnej, a zarazem delikatnej ręki. Jedno takie włókienko jest bardzo wytrzymałe, ale pani zwija ich kilka i zakłada na kołowrotek, aby uzyskać długą i mocną przędzę. Chwilę później przechodzimy do przędzalni, w której na tradycyjnych, na moje oko prawie stuletnich krosnach, panie wytwarzają tkaniny o przeróżnych wzorach. Mężczyźni w tej wiosce, jak i w większości wiosek na jeziorze Inle, zajmują się łowieniem ryb i zajęciami z tym związanymi, ale po pracy lub w wolnym czasie grają w tutejszą odmianę cymbergaja. Pod koniec wycieczki odwiedziliśmy jeszcze tutejszy sklep,
który można sobie zakupić tradycyjne stroje oraz inne elementy żeńskiej, jak i męskiej garderoby. Sklep był wypełniony po same brzegi cudownymi kolorowymi strojami, a dziewczyny z uśmiechem na twarzy pomagały w zakupach. W Azji zmierzch zapada bardzo szybko, więc dość pospiesznie ruszyliśmy do Nang Shwe, do miasteczka, w którym mieliśmy nocleg. Po drodze, gdy zapadał już zmierzch, po raz pierwszy spotkaliśmy rybaka z plemienia Itah, z jeziora Inle, łowiącego ryby w tradycyjny sposób, czyli stojąc na skraju łodzi i wiosłując jedną nogą. Następnego ranka wynajęliśmy łódź z nowym przewodnikiem i wschodnim brzegiem jeziora udaliśmy się do wioski Idein. Wioska Idein jest normalną wioską birmańską, takich jak tutaj jest wiele. Ale gdy wyjedziemy poza jej obszar, trafiamy na ruiny Nuang Oak. Miejscowi mówią, że miejsce to zatopione jest w zieleni, ale tak jak teraz w porze suchej, można swobodnie spacerować między stópami i podziwiać misternie wykonane na nich płaskorzeźby zwierząt, dewów czy natów. Idąc dalej wąską ścieżką i po wyjściu na niewielkie wzgórze trafiliśmy na kompleks pagód Shwe Inpaya z XVII wieku i choć są bardzo zniszczone, tworzą niepowtarzalny klimat z pięknym widokiem na okolicy. Aż chciałoby się tutaj zostać na dłużej i podelektować tym wspaniałym klimatem tego miejsca. Niestety, czekał na nas przewodnik, więc musieliśmy ruszać dalej. Podróżowanie tradycyjną birmańską łodzią w upalny dzień jest bardzo przyjemne, a widoki lasów bambusowych czy plantacji bananowców wydają się jeszcze piękniejsze z tej perspektywy. W czasie, gdy tak sobie pływaliśmy i podziwialiśmy widoki, ustaliliśmy z przewodnikiem, żeby zabrał nas na przejażdżkę miejskimi uliczkami. Chcieliśmy z bliska zobaczyć, jak tu się żyje miejscowym, na co dzień, w domach na palach. Tak. Kierunków nie włączy. Zatrzymaliśmy się na chwilę w zakładzie szkutniczym, gdzie ręcznie buduje się tradycyjne łodzie z drewna tekowego, które są wytrzymałe i odporne na wilgoć. Nieopodal warsztatu naszą uwagę przykuła mała manufaktura, w której kobiety zwijają znane w całej Birmie cygaretki lub, jak kto woli, papieroski.
Te bardzo popularne papieroski są bardzo mocne, a miejscowi śmieją się, że są też dobre na odstraszenie insektów. Po całym dniu na łodzi postanowiliśmy rozprostować troszkę kości i pospacerować po tutejszym moście tekowym. Takie budowle w Birmie są bardzo popularne i łączą ze sobą na przykład wioski, a największym i najdłuższym jest Ubein lub Tanung Tang Man, który ma ponad kilometr długości i znajduje się niedaleko miasta Mandalay. Dzień był bardzo długi i może od wilgoci albo skwaru kamera nie dała rady, a my odwiedziliśmy jeszcze świątynię Paung Dao Opaya, w której znajduje się 5 figur Buddy, ale na wskutek oklejania płatkami złota stały się niemal okrągłe. Odwiedziliśmy również tak zwane floating gardens, czyli pływające ogrody, na których hoduje się różnego rodzaju jarzyny, owoce, a także kwiaty. Plony są tutaj bardzo żyzne, ponieważ na matach bambusowych, które są częściowo zanurzone w wodzie, wysypane jest około 40 cm ziemi, w której zasadzone są rośliny. Cała taka konstrukcja delikatnie unosi się na wodzie. Na sam koniec naszej wizyty w tym pięknym miejscu odwiedziliśmy opuszczoną posiadłość bogatego zarządcy, która znajduje się na samym środku jeziora. Miejscowa ludność dba o ten budynek i służy jako miejsce spotkań i narad. Rybacy trzymają tutaj swoje kosze i czasami odpoczywają. Niedaleko pływają jeszcze rybacy, którzy przebrani w tradycyjne stroje, z koszami do połowu ryb, dorabiają sobie możliwością zrobienia z nimi zdjęcia. I tak ku zachodowi słońca ruszyliśmy do brzegu, do miasteczka Lang Shwe, a następnie nocną podróż autobusem do starożytnego miasta Bagana.